Cześć, tu Karol i zapraszam na kolejny tutorial. Dziś siądziemy do Aftera i ogarniemy szybki sposób na poklatkową animację. No dobra, to jak sobie podzielimy animację na części składowe, od razu rzucą nam się w oczy dwie rzeczy. Nasz element bardzo ładnie się pojawia, a po drugie, jego linie delikatnie się ruszają. A wszystko dzieje się skokowo, czyli poklatkowo. I to właśnie będziemy chcieli otworzyć w Afterze. Oczywiście przy najmniejszej ilości warstw oraz planie, by było jak najbardziej powtarzalne i proste w obsłudze. No to jedziemy. Pierwsze na warsztat idą linie. Stwórzmy nową kompozycję i od razu wrzućmy naszą grafikę. Żeby było widać, co ja tu właściwie robię, to wrzucę tu od razu efekt fill, czyli wypełnię kolorem, konkretnym kolorem, moje piksele. W tym wypadku białym. Dobra, teraz przynajmniej będę wiedział, co robię. No i od razu dodajemy efekt Turbulent Displacement. Na chłopski rozum to takie połączenie Fractal Noise'a i Displacement Mapy. Czyli jeśli na nowej warstwie zrobilibyśmy Fractal Noise'a, a na naszym obiekcie dali właśnie Displacement Map, a i ustawili tutaj efekt Mask, bo właśnie efekt robi to, co chcemy, a nie warstwa, mielibyśmy ten sam rezultat. Ale my jesteśmy cwani i nie lubimy, jak nam się niepotrzebnie mnożą warstwy, więc korzystamy tutaj z Turbulent Displacementa. Rodzaj jest praktycznie nieistotny, ale co jest ważne, to te oto zmienne. Amount i size, czyli jak duże i jak mocne są nasze zniekształcenia. Spróbujemy dać tu jakieś, no, małe wartości. I teraz mamy do wyboru, jaką zmienną będziemy napędzać naszą animację. Najprościej jest po prostu wstawić ekspresję na ewolucję, czyli klikamy z altem na stoper i wpisujemy time, no nie wiem, 200 i dajemy średnik i gotowe. Oczywiście takie luźne liczby warto wstawiać w slidery. Ma się wtedy lepszą kontrolę nad nimi, więc dodajmy slider i zamiast pisać tutaj 200, podepnijmy tą spiralką nasz slider. Teraz w sliderze mamy tą samą wartość, więc nie musimy szukać o tutaj tych wszystkich rzeczy. No i jak nam się zachce, to możemy wstawić klatki kluczowe, czego w time razy 200 tej poprzedniej ekspresji, no musielibyśmy się nakombinować, żeby to zrobić. Alternatywą dla ewolucji jest offset, czyli po prostu przesunięcie w osi X albo Y naszej zmiany. No to znowu klikamy z altem w stoper i piszemy, że nasz ruch równa się time razy... Albo wiecie, jeszcze lepiej, wykorzystamy inną ekspresję. Bo przecież nie chodzi nam o to, żeby ewoluowało z kształtu A w kształt B. Chodzi tylko po prostu o to, żeby co klatka to dawało jakiś inny wynik. No to wpiszmy ruch równa się random. Od razu pojawią nam się tutaj te nawiasy i w środku nawiasu dodajemy spiralką ten nasz slider. Teraz na końcu dodajmy średnik i od nowej linii otwórzmy kwadratowy nawias, wpiszmy ruch, przecinek, ruch i gotowe. A dlaczego ruch dwa razy? A dlatego, że parametr offset ma dwie zmienne, x i y. A skoro robimy totalnego randoma i jesteśmy leniwi, takie rozwiązanie spokojnie nam starczy. No dobra, całość rusza się jak chomik na amfetaminie, pora na posterize time. Teraz dzięki temu efektowi wszystko to zrobiliśmy, zamiast pokazywać zmianę co klatkę, będzie pokazywać co piątą klatkę. Czyli jeśli nasza kompozycja ma 25 klatek i wpisalibyśmy tutaj 25, nie byłoby żadnej zmiany. A jak sobie wybierzemy w tym wypadku 5, to tak jakbyśmy zmienili klatkarz z 25 na 5 klatek. I teraz zamiast chomika mamy całkiem fajną animację. Jako zadanie z gwiazdką możemy dać tu efekt Roughened Edges, ustawić border na jakąś małą wartość i... tu już polecimy z ewolucją. I mamy całkiem fajną stylówę gotową do dalszej pracy. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ten efekt działa wyłącznie na inne efekty. Czyli jeżeli zmienimy sobie pozycję o tutaj, no to zobaczcie, no... To chyba nie jest dokładnie to, o co nam chodziło, nie? No to jedyne, co musimy teraz zrobić, to klikamy tutaj z altem w stoper i piszemy nad transform.position, piszemy posterize time i w nawiasie piątkę. Albo zamiast tego możemy wykorzystać efekt transform i będziemy ruszać w środku efektem, w środku warstwy efektem transform. Tym oto rozwiązaniem mamy wszystkie efekty na jednej warstwie, z których możemy zrobić preset. Czyli zaznaczmy je wszystkie i przesuniemy je tutaj. Możemy całość nazwać, nie wiem, poklatka, albo jak tam sobie chcecie. I mamy już elegancki preset do wykorzystania później. Zobaczcie.
spokojnie działa na innych warstwach. No dobra, no to jedno mamy z głowy. Teraz pojawianie się. No to będzie już proste. W prekompie o nazwie Maska, Maska, mamy kilka warstw z Photoshopa. Wyglądają one tak. To po prostu zwykłe pociągnięcia pędzlem i malowanie na transparencji. I z każdą kolejną warstwą zasłaniamy coraz więcej przestrzeni do pełnej czerni w tym wypadku. Im więcej dodacie warstw, tym wasza animacja będzie gładsza. Z racji, że robimy poklatkę, to i tak nie ma co się z tym szczypać. Przy przeniesieniu plików PSD do Aftera wybieramy Composition i obojętnie, czy zachowacie wielkość, czy nie. Nie będziemy tutaj nic a nic kombinować. A jedyne co zrobimy, to ustawimy je w sekwencji. Przy 7 warstwach to no, spokojnie możemy to zrobić ręcznie, ale jakby ich było, nie wiem, 20, no to no już warto znać ten trik. Skoro co klatka ma się pojawiać nowa warstwa, to skróćmy je do długości właśnie jednej klatki. Nie? Czyli idziemy na początek, zaznaczamy wszystkie warstwy i klikamy Alt i zamykający kwadratowy nawias. Teraz, i to jest ważne, zaznaczamy od pierwszej do ostatniej warstwy i klikamy w Animation, Keyframe Assistant i Sequence Layer. Nie wybieramy żadnego overlaya, tylko klikamy OK. Następnie idziemy w czasie do ostatniej warstwy i jeszcze raz klikamy Alt i zamykający kwadratowy nawias. Teraz nasza maska powoli się zapełnia. Jedyne co musimy jeszcze zrobić, to przesunąć ją o klatkę do przodu. W końcu musi się zaczynać od zera, nie? I przyciąć długość trwania kompozycji do właśnie tych 7 klatek. Czyli jak jesteśmy w czasie na ostatniej warstwie, klikamy N. Teraz tutaj klikamy prawym przyciskiem i wybieramy skróć długość trwania kompozycji do zaznaczonego rejonu. I teraz, tylko wyłączę nasze klatki w pozycji, żeby było lepiej widać, ustawmy track mat na alpha mat i gotowe. No prawie. Jesteśmy leniwi, więc już z łapy dostosujmy sobie skalę do naszego obiektu. Tak będzie ok. I jeszcze jedna rzecz. To wszystko dzieje się zdecydowanie za szybko. Jakby odkrywało się tak, nie wiem, 2-3 razy wolniej, nie? Byłoby chyba trochę lepiej. No to klikamy prawym przyciskiem i wybieramy czas, czyli time i time stretch. Ok, dobra, to może 4-krotnie. No i widzicie, już się ładnie odkrywa. Tylko, kurczę, po tym wszystkim całość znika. A dlatego, że nasza kompozycja maski jest bardzo krótka. Nie ma tylko te 7 klatek. Razy 4, nie? Bo spowolniliśmy 4-krotnie. To co robimy? Wchodzimy do środka i przedłużamy ją o, nie wiem, 30 sekund? No niekoniecznie, bo nasze rozciągnięcie w czasie zacznie się dziwnie zachowywać. A co możemy zrobić? A możemy na przykład jeszcze raz iść w zakładkę Time i ustawić, żeby ostatnia klatka trwała cały czas. Czyli freeze on last frame. Teraz tylko ustawić opcję parentowania, żeby nasza maska zawsze była przy właściwej warstwie. I nawet jak będziemy majtać naszym obiektem, to nic nie powinno się stać. I już. Jeśli podobają Ci się te nagrania, zapraszam do subskrypcji. Znajdziecie tu tutoriale nie tylko z Aftera, ale i paru jeszcze innych programów. Nazywam się Karol Michaliki. Do zobaczenia następnym razem.